próba szukania odpowiedzi na takie pytanie w obronę ludności polskiej. Pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Tych ludzi na proces przed. Komuniści przejmujący władzę w Polsce od 1944 roku usiłowali dowieść, że przedstawiciele legalnych władz działali na szkodę państwa i Polaków, a struktury polskiego państwa podziemnego służyły wyłącznie interesom rządu, który był w Londynie. Należało doprowadzić do tego, żeby społeczeństwo zmieniło własną ocenę polskiego państwa podziemnego i tych struktur, które przez tyle lat do 1944 roku trwały. Temu służyły masowe aresztowania członków Armii Krajowej, wszystkich tych, którzy w polskich strukturach podziemnych działali. Temu służyły procesy, które wykorzystywano propagandowo do tego, żeby przekonać społeczeństwo, że Armia Krajowa i polskie państwo podziemne działało tak naprawdę na rzecz współpracy z okupantem hitlerowskim. Temu także służyły wyroki śmierci wydawane wobec ludzi zasłużonych, ludzi, którzy w innych warunkach byliby nagradzani, awansowani za zasługi dla Polski. Po wojnie w tych realiach Polski lubelskiej, Polski komunistycznej, tych ludzi spotkały masowe wyroki śmierci wykonywane na terenie całego kraju. Nie tylko w Warszawie, na Mokotowie, ale praktycznie w każdym mieście wojewódzkim. Dziesiątki, setki takich wyroków wykonywano. Myślę, że za symboliczny wręcz przykład stosunku komunistów do żołnierzy polskiego państwa podziemnego, do żołnierzy Armii Krajowej, było to, w jaki sposób postąpiono z dowódcą i oddziałem majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, naszego słynnego cichociemnego. Tych ludzi na proces przed Wojskowym Sądem Rejonowym przebrano w mundury Wehrmachtu, w mundury znienawidzonej armii, w mundury armii, z którą przecież oni walczyli. A następnie w tych samych mundurach zostali uśmierceni strzałem w potylicę, co mogliśmy udowodnić w wyniku prac ekshumacyjnych na Łączce rok temu. To wyjątkowy przykład, a nie jedyny, stosunku komunistów do polskiego państwa podziemnego i żołnierzy, którzy w nim służyli.